takiej możliwości. Żeby obręcz była równomierna. Tak, tak, oczywiście. Lecimy. Dasz coś na gitarze, czy nie bardzo? Ten nie pograsz? Widzę, że w manorze, nie w manorze, to jest ten, PAF, Pracownia Aktywności Wszelakich, ale no miło, hej, peace and love, w ogóle przerzucił mi się ten obraz na tą stronę i nie umiem, witajcie tutaj, tylko, że niestety, dobra, słuchajcie, zagramy coś dla was, jak zwykle na live'a, także miło was widzieć. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, dzisiaj jest 5 lipca, Światowy Dzień Bikini, a akurat my tutaj, jednym z naszych produktów jest Hippie Bikini, taki strój, który też poszedł na ten, dla dobrodziejki i na licytację dla Nadii, także słuchajcie, pozdrawiamy was i teraz dla was zagramy coś. Kamil dzisiaj, mimo że jest chory, to też coś pogra. Dobra, zagramy. No. Dobra, dawaj Kamil jakąś piosenkę taką spokojną, albo o Shima Shalom. Kamil jest w nastroju takim bluesowym dosyć, no. Tak. Dzisiaj będzie pod... Dzisiaj na Pawiu myślimy o przemijaniu, o śmierci, o pogrzebach, o takich różnych rzeczach. Właśnie za parę dni nawet, że tak diagnozują. Więc muszę jeszcze dać troszkę resztkami sił mojej energii dla was, ale to jest tak okrojone, że nawet nie mam siły mówić. Cierpienie doszło mi, cierpienie. I tak muszę sobie radzić, co się dzieje. Kamil ma raka. Nie ma raka, nie rób defetyzmu. Kamil po prostu ma trzy raki, to jest tylko... Trzy raki naraz ma. O Jezusie. Ale nie na tyłku. Jakbyś miał na tyłku, to byś nawet siadłać nie mógł. Dobrze tyle. Thank you.
samo oddać. No, on się naciągnie, a tu odbić musi, nie? No, z drugą. Witajcie, hej wszyscy, przepraszam was, bo mam odwróconą kamerę i teraz czytam, co piszecie, ale z kolei widzicie Kamila, o, jumping, gołego. W ogóle witajcie wszyscy, hej, peace and love, witajcie, witajcie ci, co byli i ci, co są, o, burza, no, u mnie jeszcze nie ma burzy, ale może być, bo było strasznie upalnie dzisiaj. O, Monika K, witaj, Kaczor, Aniu w ogóle przede wszystkim, no Aniu, tak, ale to już ten szpital psychiatryczny NFZ, pozdrawiamy, dane z, ku, my nie rapujemy, grubo jest, widzę, raz, trzy, dwa, jeden, dwa, tak, ale faska, tak sobie gramy, tak, Monika K, o, Monika, hej, peace and love, Usain Bolt, co to za barłuk, a taki se barłuk, hippisy se siedzą i se grają, dobra, słuchajcie, gramy dla was jeszcze dalej, Kamil jest głównym grajkiem. Graj pięknie, Kamilu, melodię dziś. Thank you.
Weź teraz. Weź Shiva Shamu. O nie, to jest pokój. To jest zajebisty, to jest kawałek. Stary, tak już jest przejedzony przeze mnie. Zajebisty, nie znasz. Aż mi się żygać chce. Nie znasz się na sztuce. Shiva Shambo jest piękne. Słuchajcie, zagramy dla was teraz Shiva. Shambo. Tak przejedzony. Warioty, poprawcie mi humor. O, widzisz. Poprawiacie mi humor, jak na was patrzę. Słuchajcie, normalnie nigdy nie ten. A nie, dobra, odrzuciłem. A to dziewczyna napisała, czy chłopak? No ta Monika, co tu przychodziła. Mogę? Że poprawiamy jej humor, o widzisz. Dzisiaj cię nie ma. Monika, masz nieobecność, nieusprawiedliwioną. Nie, no już to warto. O, bzdura, Józef Żyta. Jak hipisi mogli umrzeć w latach 50., jakby wtedy nie było, a w 60. dopiero się narodzili. Ci niektórzy poumierali w latach 70., 80., ale absolutnie w 50. byli jedynie bitnicy, to tacy prekursorzy, ale... Nie można mówić o hipisach, także... I jaka kara? Monika, za karę będziesz musiała tańczyć i tańczyć do białego rana. To znaczy nie, do białego rana to nie, bo kończymy o 19, ale... Tańcz, głupia, tańcz. Tak, ale no jakąś coś się znajdzie. Tak, dokładnie. Tańcz, głupia, tańcz! Dobra, słuchajcie, teraz gramy. Gramy Shiva Shambo, uwaga! Ale co Kamil? Czekajcie. Przepraszam, co tam Kamil? Co się stało? A po co ci? Jak co, żebym? Otworzył. To twoje?
A ty, to wiesz, że tu nie można. A nie ma tu niczego. No to kurde, co ty? To jest Vigo. Ja coś ci dało. Co dało? Nie, skoro już tak. Nie, bo ja się tam nie wziąłem, wiesz, mam macie. To jest wino Staszka i Remika za to, że mi pomogli. A co płaciłeś? Za to... Halo, co nie swoje tyka? To jest wino Staszka, jak chcesz się napić, to jest Staszka za pomoc i przybem. Jak chcesz, to się napijesz. Dobra, przyjdzie Staszek, bo to też pomagali ci. Dobra, słuchajcie. Okej. Komuny byli, tak, ale za komuny w latach 60-tych, 70-tych. A bitnicy byli w 50-tych, tak, to dokładnie. Słuchajcie, tak. Tu jest. Ale słuchaj, to się, tu jak się naciągnie, to tu też podciągnie, no nie? Tak mi się zdaje, powinno wyrównać. Zarobiłbyś 12 groszy. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. Dobra, gramy coś. To masz tamten, ją rozegrać. Graj na tam. Może ten. To ten jest ciężki. Thank you.
nie masz ten. Graliśmy dla was, Góralu Trzyci nie żal, Marysiu, hej, peace and love, witaj. Nie, spoko, tylko że można się ściszać i podgłaśniać, to jest tak, fajne. Tak, to jest spoko, no. Można grać i na okrągło to. Wiesz co, nie, Aniu, absolutnie nie było tu jointa. Tutaj są porządni, uczciwi ludzie, którzy piją tylko... piją tylko substancje legalne na polskim rynku. Chociaż oczywiście, jak ja wam zawsze opowiadam, niewskazane. Wino z mlecznym. Tak, wino. O. Halo.
O, no. Mówią, ostatnio słyszałem. Mówią o mnie w mieście, że. Majowce u rolnika. Słuchajcie. Że na lewce z mikrofona najbardziej niebezpieczny dla człowieka jest pirytus. Pryszcza. A, Kamil ma pryszcza, tak, to są takie. Takie troki, co jarają. Monijak, atak palnęłam. Ten, to ma kokon z dreadów. Hehe, góralu, czy ci nie żal? O, zgonik! Peace and love. Kompot. Wino z makówki nie ma. Zgonek, wina z makówki już nie ma. 30 lat w Polsce. Ten to z kokonem to naćpan. Nie no, Marysiu, on nie jest naćpany, on jest chory, ma czyraka i ma ból zęba. Po prostu tak wygląda. On czasami się napije i wtedy ten, ale nie ćpa, Kamil nie ćpa. Tak, Kamil bardzo rzadko pije, Kamil jest fajnym gościem, jest zarąbistym muzykiem. Muszę wam powiedzieć, że z Kamilem nagrałem trzy piosenki, nawet w studiu nagraniowym. Oczywiście jesteśmy niszowcy, ale jak na naszą niszę. Zresztą z Kamilem grałem mojego motyla i jeszcze z Kamilem nagrałem piosenkę Cóż ci powiedzieć mogę dziennikarzu, okłamywałeś mnie przez całe życie, wiernie służyłeś oszustom i złodziejom, przyjmij ode mnie serdeczne chuści w dupę. No, to tamci, tak, tamci sobie poszli jarać, bo tu mamy taką zasadę, tu mamy na Pawiu mamy taką zasadę, że tu się nie jara. Mi wszystko jedno, bo ja nie jaram. Natomiast ci, którzy jarają, jak chcą jarać, przechodzą do drugiego pokoju. Pamiętajcie, PAW to jest Pracownia Aktywności Wszelakiej. Jest to oczywiście miejsce anarchistyczne, w którym prowadzimy działania. Najrozmaitsze, między innymi knujemy naszą rewolucję anarchistyczno-pacyfistyczną, jak również inne knucia robimy. Tutaj jest pomoc dla Ukrainy, to znaczy nie tutaj, nie akurat w tym miejscu, bo to za małe. Cała pomoc anarchistyczna, która idzie do Ukrainy, to przez ten, jakby to powiedzieć, przez ten, no... przemieszcza się tutaj przez naszych anarchistów rzeszowskich. No, w każdym razie tutaj mamy też galerię sztuki, oj, takie rzeczy. Bzdura, Józef Żyta, to tak mówili w latach 70., 80. punkowcy, którzy tak naprawdę nie byli anarchistami, po prostu byli tym, byli, jak się nazywa, no, takimi punkami zwykłymi, naprawdę to, nie no, oczywiście w Jarocinie to były te, Kamil to galer, nie, kto to jest galer, Marysiu, nie, Kamil to galer, nie, on nie był nigdy na galerach, wiesz co, napisali ci, że ty jesteś galer, byłeś kiedyś skazany na galery? Na takich rzymskich okrętach, co się tak wiosła, wiesz, ci co przywiązani do wioseł, nie? Nie, skąd? Piusami? Nie, mija. My nie jesteśmy. Znaczy, wiesz co, niektórzy tutaj ci sobie czasami pociągną łyk alkoholu, co ja zdecydowanie potępiam, ale niestety nie mogę im zabronić. Bo to jest anarchistyczne miejsce. Natomiast mam nadzieję, że kiedyś zrozumieją, że trzeźwość jest najpiękniejszym stanem, jaki można osiągnąć, ale muszę powiedzieć, że jest to wiedza tajemna. I większość ludzi traktuje trzeźwość jak taki śmieć, nie? I jakoś tak starają się tego pozbyć. Słuchajcie, Kamil jest po prostu chory teraz. O, Alex Ridger, hej, peace and love. Leszek porządny, to znaczy, wiesz co, no porządny, chociaż moje buty, no to takie sobie, nie? Ale powiem szczerze, ja dzisiaj wyszedłem z roboty, oderwałem się na chwilę, przyjechałem na Pawia, odwiozę Kamila do siebie i wracam do mojej roboty. A to jest mój bęben, o właśnie, to jest mój bęben, widzicie, o tak wygląda. Jakieś tu zaproszenie miałem do filmu live, ale
Wiesz co, nie piłem kompotu w Wiarocinie. W Wiarocinie używałem kompotu do wstrzykiwania, do żyły. Ale to było dawno, więc spokojnie, że tak powiem. Dokładnie, dokładnie, mija. Trzeźwość jest najpiękniejsza. Ja próbuję moim kolegom to wytłumaczyć. Oni jakoś tak mi słabo słuchają, ale ja wierzę w moc tak zwanej redundancji. Jak będę im powtarzał i powtarzał i powtarzał, to oni nagle staną się trzeźwi, szczęśliwi i wolni. Na razie są zagubieni i oszołomieni alkoholem i innymi używkami. Natomiast wiesz co, Marysiu, nie, no ja się nie znam na tym, boję się, wiesz, nie umiem. Ale jemu to zejdzie, wiesz, kupiliśmy ten, no jak to było, cośmy to kupili? Ale jak się nazywa? Ichtiozol, tak? No właśnie, ichtiozol wzięliśmy. Wiesz co, widziałem, spotkałem kilku angielskich hipisów, francuskich hipisów, z tym, że już później machć. Ichtiolowa, no dokładnie, maść ichtiolowa, tak? No, ichtiozol, czyli maść ichtiolowa, dokładnie. I Kamil sobie to smaruje i to mu zaczęło wyciekać, także już będzie miał może w nocy dobrze. W każdym bądź razie, słuchajcie, wiesz co, przed chwilą żeśmy grali, Janie Sobieski. Opatrunek mu zrobić, ale właśnie, tylko kurde, wiesz co, Kamil, potem podjedziemy, jakiś bandaż się kupi, nie? Albo plaster, o. Co myślisz o tym? Nie, a właśnie, wiesz co, bo Kamil mówi, że lepiej na świeżym powietrzu, znaczy, żeby tego niczym nie przykrywać. Zielina, hej, peace and love, witaj Zielina, ja jestem z tej strony, bo ja was czytam, no, ja was czytam z tej strony, ale mi się kamera włączyła tak, że widzę was, imponujący barek. Znaczy, jeśli chodzi wam o tamte rzeczy, do których Kamil podchodzi, to jest to, drodzy moi pisendlowcy, yerba mata. Takie, pokażę wam w ogóle, mamy dostawy yerba maty z Poznania chyba, albo nawet w ogóle, o kurczę, o widzicie, yerba, szlak jasny. Przepraszam, wiecie co, coś mi się w ogóle tak stało. O, już jest dobrze. Mio, yerba mata, widzicie, to bezalkoholowe napoje, a tutaj, tu mamy kawę, która jest od zapatystów, od tych Indian, którzy zbuntowali się przeciwko koncernowi i toczą z nim walki właśnie w tej prowincji meksykańskiej, nie pamiętam. Słuchajcie, tutaj mamy, widzicie, odłamek artyleryjski, znaczy, no, pocisk artyleryjski oczywiście już nie, bez tego. One są dosyć często, jakby to powiedzieć, tak, Afrika. Jena jest okej. Okay. Tak, czemu macie pięciok? Piec kaflowy w Afryce? Słuchaj, my nie jesteśmy w Afryce, my jesteśmy w Rzeszowie. To jest, słuchajcie, widzicie, to jest Graziowa, Janna Dorna. To są nasi anarchistyczni koledzy, którzy no niestety zginęli. Czyli no one forgotten, nothing forgiven. Tak, anarchist Black Cross Galicia. Anarchistyczny Czarny Krzyż, tak, to jest właśnie tutaj. A tutaj mamy galerię sztuki oczywiście, która, że tak powiem, jest, o widzicie, tutaj nasza koleżanka Natalia, która już nie przychodzi na granie, ona bardziej tańczy, o i tutaj są takie różne, tu już nie mamy, to poszło. Tak, także widzicie, mamy powoli,
Dobra, słuchajcie, zagramy coś jeszcze, czy idziemy? Gramy. Tak. Miarę jest uspokajający. Dobra. Może na trzy kaka. Dobra, słuchajcie, jeszcze chwilę, bo oni sobie zrobili przerwę na papierosa, bo tu się nie pali w tym pomieszczeniu. Są hipisi ukraińscy? Są, ja tak. Oczywiście, tylko że akurat tu ich nie ma. Peace and love, Ziutek. Hej, witaj, 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 hej, peace and love. O, peace and love. Martynę pozdrów, jeżeli ją spotkasz, bo ona biedna, właśnie coś się nie pokazuje, martwię się o nią. Od kiedy anarchia to peace and love? Od od pewnego czasu, Dawidow. Nie jesteś na bieżąco, żyjesz ciągle w latach 60., 70., 80. XX wieku. A ty pamiętaj, że to już historia. W tej chwili my idziemy do przodu, my żyjemy, ciągle żyjemy. Dobra, słuchajcie, zagramy coś dla was tutaj z kolegą. She
Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho. Przepraszam, bo musiałem telefon odebrać. Hej, peace and love. No, tak. Narkotyków i nie pijcie alkoholu, bo staniecie się niewolnikami systemu. I Babilon was pożre. Jedzcie też zdrowe, zdrowe rzeczy, naturalne, naturalne warzywa i owoce. Tylko kwestia czasu, kiedy zniszczycie sobie organy chemicznymi towarami. Unikajcie koncernu Monsanto. Unikajcie koncernu. Unikajcie cukru, trudnych do trawienia rzeczy, bo dziś jesteście młodzi i jecie wszystko, ale pamiętajcie, skutki życia będą nawet za 30 lat. Nie przyjdą na ten świat.
silne pola magnetyczne i będą mieli wiedzę, którą zmienią nasze oblicze. Nie będzie już potrzeba elektrownia. Uważajcie na miny, na pociski nuklearne. Uważajcie na kule karabinowe. Uważajcie też na różne odpadki z kosmosu, które mogą uderzyć wasz samochód, porysować jego makier, co nie będzie objęte ubezpieczeniem. Ale słuchajcie szamanów z lasu, ludzi lasów, soleczników, czarownic i innych szeptów. One mają wiedzę ponad, są w stanie usilić wszystkie energie, rozpromieniować wszelkie bomby, bo taką silną mają energię, bo przeniedrzą światem. Takie życie zapowiadamy, może być teraz już niedługo, będą potrzebni znakorzy, naturalne sposoby leczenia, bo apteka wiele nie pomoże. Musimy się tyle jej używać, żeby tylko nie wyciągnęła z nas pieniędzy. Nagłych przypadkach i raczej szukać się rozwiązania. Szukajcie rozwiązań trudności wyższej instytucji. Wątroba była, bo...
dzięki wam za... O kurczę, telefon mi się przegrzewa. Słuchajcie, muszę kończyć tego live'a, bo i tak jest 18:32. Dzięki wam za wspólne oglądanie naszego... Nie, chłopaki się chcili otulają. Tak, o, Adriana gra. Ariana Grande pyta, czy jesteśmy bezdomni. Psychol mówi. Czy bezdomny ma bęby? Jaki. O, Marysia pyta, jaki ksiądz tak śpiewa. To chyba Kamil o tobie, bo ty najwięcej śpiewałeś. Będziesz mógł mszę odprawić tam nad tym. Słuchajcie, w każdym razie, Marysia, dzięki za serduszka. Dobra, słuchajcie, no, Józefie, Żyta, hej. Słuchajcie, Aniu, dzięki w ogóle za to, że byłaś tu z nami. Słuchajcie, Marysiu, też dzięki za obronę nas przed... Tak, dokładnie. Słuchajcie, muszę wyłączyć, bo mi się przegrzewa telefon. Przegrzewa mi się telefon, wyłączam tego live'a. Dziękuję, nie będę dzisiaj czytał tekstów kanonicznych, nie będzie dzisiaj socjologicznego. Jutro socjologiczny po 20. Peace and love. I na razie. Widzisz? Zaklęcie magiczne, żeś powiedział. Dobra.